Tak zwani dziennikarze Gazety Lubuskiej uporczywie, długotrwale nękają mnie, dlatego postanowiłam złożyć pozew przeciwko dezinformacji, przeciwko hejtowi, przeciwko przemocy publicznej. W bardzo krótkim czasie, niecałych 2 tygodni, ukazało się 10 artykułów, w których dziennikarze robią wszystko, co niezgodne jest z etyką dziennikarską, w jaki sposób łamali kodeks etyki dziennikarskiej, napisała Rada Etyki Mediów. Nie zgadzam się na celowe, umyślne podważanie autorytetu marszałka województwa lubuskiego. Dziennikarze korzystali tylko z jednego źródła, nie zweryfikowali posiadanych informacji w urzędzie marszałkowskich. Zarzucają mi celowe unikanie odpowiedzialności, kłamstwo, a sami zamiast pomóc domniemanej ofierze, domniemanego mobbingu, wydali sami wyroki, nie pomogli tej ofierze, a wręcz przeciwnie, rozpętali kampanię polityczną. Akt oskarżenia przeciwko dziennikarzom został złożony dlatego, żeby zapewnić prawo konstytucyjne do wolności słowa, na które oni tak szeroko się powołują. Ponieważ to konstytucyjne prawo do wolności słowa i mówionego i pisanego doznaje pewnych ograniczeń. I jednym z tych ograniczeń jest to, że to słowo pisane i mówione musi być prawdziwe. Te informacje, które są podawane, również muszą być prawdziwe i wtedy dopiero można mówić, że to zostało zrobione w interesie społecznym. Problem polega na tym, że w mojej ocenie, mam nadzieję, że nie tylko w mojej, te dziennikarskie artykuły nie były artykułami rzetelnymi, a były pisanymi artykułami na polityczne zamówienie. Mam nadzieję, że dzisiaj rozpoczniemy ten proces sądowy i mam nadzieję, że ten proces sądowy to wykaże.